FC25 już jest, a więc czas na pierwszą serię z tej gry na moim kanale. Zaczynamy od kariery Lamine Yamala, który już oficjalnie, pełnoprawnie jest dostępny w najnowszej odsłonie. Plan jest taki, by stworzyć z niego największą gwiazdę Barcelony, porównywalną do Leo Messiego, także łapka w górę, subskrypcja i zaczynamy. Na początku mamy do wyboru osobowości. Dominującą ustawimy indywidualizm, gdyż Yamal jest jednak postacią, która potrafi indywidualnie zadecydować o losach spotkania oraz no ma coś mega charakterystycznego, co wyróżnia go spośród najlepszych skrzydłowych. Poboczną osobowością niech będzie dusza zespołu. Lamine nie jest sam zapatrzony w siebie, nie ma wybujałego ego i potrafi stworzyć świetną atmosferę wraz z innymi. Poziom tych osobowości ustawimy na 2 w skali do 7, bo to przecież dopiero początek jego kariery. Jak możecie zauważyć, mamy całkowicie odmieniony interfejs. Na pierwszy rzut oka widzimy listę zadań. Do tego w tej edycji ciekawym smaczkiem jest to, że mamy oficjalne media krajowe takie jak hiszpańska Marca czy włoskie La Gazzetta dello Sport oraz takie postacie jak Fabrizio Romano, który będzie informował nas o transferach. Okej, na początek przywitajmy się z drużyną, na początek sezonu, a więc zmotywujmy całą drużynę, by ten sezon był pełen sukcesów. By odnowić kontrakt w Barcelonie nie mamy zbyt wiele wysokich wymagań. Naszym celem jest rozegranie 31% wszystkich spotkań Barcy, także z pewnością jest to do zrobienia. Po raz kolejny w trybie kariery mamy również system zakupów i inwestycji, które pozwalają kreować osobowość piłkarza, w tym przypadku oczywiście Yamala. Mamy 500 000 na koncie, także na początek idealnie będzie wspomóc schroniska dla zwierząt. Nawiązując do tego, zostawiam Wam w opisie link do zrzutki, gdzie zachęcam, by wspomóc zwierzęta, które ucierpiały wskutek ostatnich powodzi. Co do inwestycji, to tu podejdziemy z rozwagą i na sam początek zainwestujemy pieniądze może w mikroinwestycje, a z czasem będziemy działać na większym ryzyku. O, mamy dosyć ciekawy komunikat. Zbliżają się urodziny Yamala i my możemy zadecydować, jak spędzimy ten czas. Myślę, że w stylu Lamina będzie to jednak spotkanie z rodziną i bliskimi przyjaciółmi. Nasz agent, jak widzicie, próbuje nas namówić, by ustawić sobie cel, który pozwoli nam zmienić klub po sezonie. My jednak jesteśmy wierni Barcelonie i nie ma mowy o żadnej zmianie klubu. Obok rozwijania osobowości ważne jest też rozwijanie umiejętności. Oprócz spotkań służą temu oczywiście treningi. Na sam początek będę skupiał się na ofensywie i dryblingu, by dopracować to, co nasz Hiszpan ma przecież najlepsze. Jak widzicie, szło mi całkiem nieźle, a same treningi to naprawdę fajna odskocznia od rozgrywania meczy. Zanim zaczniemy walkę o punkty, trzeba zbudować swoją pozycję w presezonie i spotkaniach towarzyskich. Na sam początek czeka na nas West Ham United. Po naszej ocenie raczej zaczniemy od ławki rezerwowej i postaramy się zaprezentować na tyle dobrze, by z czasem wywalczyć miejsce w pierwszym składzie. Tak jak myślałem, wchodzimy w okolicy 60 minuty, sporo czasu, by udowodnić, na co nas stać. Pierwsza bramka po sporym chaosie w polu karnym. Co prawda byłem blisko zdobycia bramki, aczkolwiek obrońcy skutecznie mi przeszkadzali. Na szczęście ostatecznie do piłki dopadł Balde, który dał Barcy prowadzenie. Na 10 minut przed końcem przeprowadziliśmy świetną akcję. Piłka od Pablo Torre do Yamala, obrońca minięty na wyprzedzenie i bardzo mocne uderzenie powoduje, że Lamine podwyższa wynik na 2-0. Pierwszy sparing bardzo pomyślny, udało się zakończyć mecz z brameczką i całkiem niezłą notą. Mam nadzieję, że po tym meczu mamy już zapewniony pierwszy skład. Czas na kolejną inwestycję Yamala. Wkładamy prawie 60 000 euro w drużynę e-sportową. Zobaczymy za jakiś czas, czy będzie z tego jakiś ciekawy zarobek. W sumie to może być naprawdę ciekawe. Dywizja FIFA lub CS-a, sponsorem i liderem Yamal. Nasza ranga osobowości idzie cały czas do przodu, przodujemy jako indywidualista, choć wiele decyzji podjętych przez Lamina powoduje, że dusza zespołu również idzie do przodu i prawie zrównuje się z główną osobowością. Postanowiłem, by jakimś zakupem znacznie podbić poziom indywidualisty jako Yamal, a więc zatem pozwoliliśmy sobie na zakup luksusowego zegarka, a co, jak szaleć, to szaleć. Nadszedł czas na pierwszy poważny sprawdzian. Zaczynamy ligę meczem z Walencją. Trochę nie rozumiem ustawienia Flicka. Lepiej byśmy sprawdzili się na prawym skrzydle zamiast na prawej pomocy, ale mniejsza o to. Reszta jedenastki na ten mecz to Ter Stegen, Balde, Christensen, Araujo, Koundé. W pomocy Eric Garcia i Frenkie de Jong. Na lewej pomocy Ansu Fati, a z przodu Dani Olmo oraz Robert Lewandowski.
20 minuta na zegarze i z naszą małą pomocą rozpoczęliśmy świetną akcję. Zagranie do Olmo, asysta do lewego, który bardzo mocnym strzałem rozpoczyna strzelanie w tym spotkaniu. Prowadzimy 1-0, asysty nie ma, ale to wszystko w swoim czasie. Jesteśmy już w drugiej części spotkania, po raz kolejny to my rozpoczynamy dobrze zapowiadającą się akcję. Opanowanie piłki i podanie do lewego, Polak wypuszcza piłkę do Fatiego, a on pięknie, finezyjnie ładuje piłkę w okno Mamardaszwilego i mamy już 2-0. W kolejnej sytuacji byliśmy bardzo blisko asysty, bardzo ładnie weszliśmy tutaj w pole karne, dośrodkowanie do Fatiego, gol, ale niestety był tutaj spory spalony. Na samo zakończenie dostajemy niespodziewaną piłkę od Kunde, genialnie minięty z wodem obrońca Walencji i w końcu Jamal pięknym trafieniem zdobywa pierwszą bramkę w tym sezonie. Genialna indywidualna akcja młodego Hiszpana. Ostatecznie zdobywamy 3 punkty, mecz kończy się 3-0, a Lamine Yamal może na koniec pochwalić się notą 9.8. Po wygranym meczu i dobrym występie zasłużyliśmy na kolejne zakupy, tym razem czas na kupno własnego mieszkania, kosztuje sporo, bo ćwierć miliona, ale po raz kolejny rozwijamy indywidualną osobowość. No i czas na drugie spotkanie ligowe, tym razem mierzymy się z Baskami, przyjmujemy Bilbao na własnym stadionie, skład bez zmian i liczymy oczywiście na jeszcze lepszy występ naszego bohatera. Zaczynamy bardzo szybko, 3 minuta, dostajemy piłeczkę od lewego, który świetnie powalczył, sporo przestrzeni, zagrywamy do Olmo i mamy 1-0, otwieramy wynik spotkania z asystą na koncie i świetnie zaczynamy kolejne zmagania. Dziesięć minut później niestety mamy odpowiedź, rzut rożny i świetnie wyskakuje Sunset, który kieruje piłkę do siatki. Świetne wyczucie, bardzo dobry wyskok i spotkanie zaczyna się od nowa. Po raz kolejny Yamal w akcji, rozpędza się na skrzydle, mało miejsca do strzału, wypatruje w oddali Fatiego, mocne podanie i mamy 2-0. Lamine dzisiaj w formie asystenta dostarcza genialne piłeczki, a reszta tylko wykańcza. Nie ma tutaj akcji, której choć odrobinę nie towarzyszyłby Yamal, tym razem zagranie do Olmo. Hiszpan świetnie odnajduje naszego Polaka Rodaka, który takie akcje wykańcza bez problemu i mamy już wynik 3-1, panowie, oby tak dalej. W 76 minucie opuszczamy boisko, Hansi Flick chce z pewnością oszczędzać nas na Ligę Mistrzów, a sam mecz kończymy ze świetnym występem. 2 asysty, ocena 10 na koncie i oby tak dalej, ostatecznie wynik się utrzymał i to jest najważniejsze. Spójrzcie, to jest dopiero dziwne, wygraliśmy przekonywująco 2 spotkania, a oni mi tu wciskają kit, że trener ma problemy z zaufaniem zarządu. No dziwna sprawa, my oczywiście stoimy murem za naszym trenerem. Kolejny mecz z Rayo poddałem szybkiej symulacji, niestety zagraliśmy bezbarwnie, przeciętnie, ale najważniejsza jest drużyna i kolejne 3 punkty po wygranej 4-2. Przyszedł również czas odebrać zyski z inwestycji, jak widzicie włożyliśmy w e-sport 50 tysięcy, a dostaliśmy 60, a więc mamy zarobek na poziomie 10 tysięcy, nie jest to zbyt wiele, ale zawsze coś na sam początek. Podsumowując ten pierwszy odcinek, jesteśmy liderem w tabeli z 9 punktami, tyle samo punktów jak na razie ma Real Sociedad i Real Madryt, także jak na razie jest bardzo ciasno. Co do statystyk Yamala, to po 3 spotkaniach mamy 1 bramkę i 2 asysty, także jak na razie wszystko idzie po naszej myśli. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, zapraszam Was oczywiście do subskrypcji i komentowania każdej aktywności na moim kanale. Mam nadzieję, że te odcinki z EAFC25 Wam się podobają, będzie ich oczywiście jeszcze więcej, także do usłyszenia, cześć!